23 marca 2019 roku, czwarta liga Kraków-Wadowice i hitowo zapowiadające się spotkanie pomiędzy Dalinem Myślenice a jutrzynką Giebutów. Jesteśmy w Myślenicach, trójka sędziowska wyprowadza już obydwa zespoły na murawę. Zobaczmy na składy obydwu zespołów. Szuba w bramce, Żółkoś, Sendorek, Stelmach, Tokar, Ciesielski, Kawula, Wojtan, Górecki, Kałat, Górecki, Todalin. Natomiast Jutrzenka, Iliński, Arian, Zieliński, Litewka, Rumuzga, Majherczyk, Danaj, Kawa, Stec, Wcisło. Dalej Balawender. To jest jedenastka, jaką wystawił Piotr Powroźnik. Opiekunem Dalinu jest oczywiście Maciej Antkiewicz. Tutaj podgląd na ustawienia taktyczne. Arbitrem głównym dzisiejszego spotkania jest pan Paweł Bagan z Krakowa. W pierwszym meczu wygrała jutrzenka Giebutów 4-0. Jak potem mówił trener drużyny jutrzenki Piotr Powroźnik, spodziewali się oni trudnej przeprawy. Poszło zdecydowanie łatwiej. Zobaczymy, jak będzie w dniu dzisiejszym. Mecz już rozpoczęty. Dalin w strojach biało-zielonych, natomiast Jutrzenka w czarnych kompletach. Pierwsza minuta tego spotkania. Na razie oglądamy dość sporo niedokładności w środkowej strefie. A tutaj już trzecia minuta. Dłuższa piłka na lewej stronie. Jest przy piłce Mateusz Stec. Piłka odegrana do Balawendera. Balawender obraca się z piłką, uderza, no ale ten strzał nie był na tyle mocny, aby mógł zaskoczyć Marka Szubę. Obydwa zespoły bardzo bojowo nastawione do tego spotkania. Cóż powiedzieć, obydwa zespoły miały po 35 punktów przed tym meczem. No i każdy z zawodników dawał siebie 120%. Bo wiedzieli piłkarze obydwu drużyn, jak ważny może to być mecz w kontekście awansu do trzeciej ligi. Widzieliśmy stały fragment gry w wykonaniu gości. Nie przyniósł on jakiegoś większego zamieszania pod bramką Dalinu. A tutaj już nie ma spalonego. Mamy uderzenie, poprzeczka ratuje Marka Szubę w tej sytuacji. Jeszcze był tam Mateusz Stec, ale nie zdołał przejąć futbolówki. Dalin teraz zepchnięty do defensywy. Z większym animuszem w tych pierwszych 5 minutach ruszyli do ataków gracze gości. Zobaczmy jeszcze raz na tą sytuację. Nie było tutaj spalonego mimo sygnalizacji zawodników trenera Antkiewicza. A tutaj mamy ujęcie zza bramki. Bardzo mocny strzał, który ostemplował poprzeczkę Marka Szuby. Gdyby to uderzenie leciało kilkanaście centymetrów niżej, no to mielibyśmy 0-1. A tutaj już 9 minuta i rzut rożny dla gospodarzy. Krótko rozegrany stały fragment gry. Miękka wrzutka. Autorstwa Dawida Kałata. Tam żaden z jego partnerów nie zdołał umieścić piłki w siatce. Kontynuacja tej akcji. Ostatecznie piłka na aucie. Przerzut na prawą stronę. Z numerem 10 w Dalinie Jakub Górecki. Górecki naciskany przez Mateusza Steca. W środku jest Mateusz Kawula. Mamy groźną sytuację. Wychodzi z bramki Iliński. Wybija piłkę ślizgiem, ale jeszcze dalej akcja Dalinu. Rzuca akcję do prawej strony Michał Wojtan. Cierpliwie, cierpliwie rozgrywają piłkę zawodnicy trenera Antkiewicza. Mamy faul grającego z numerem 13 Balawendera. I do piłki podchodzi Przemysław Sendorek. Sendorek uderza w mur, jeszcze poprawka, dość wysoko zawieszona piłka. Ostatecznie wyekspediowana futbolówka za pole karne Jutrzenki, ale no niezbyt długo byli w jej posiadaniu gracze gości. Tutaj zbyt mocno w kierunku Tomasza Stelmacha zagrywał jeden z partnerów i ta akcja spaliła na panewce. Tutaj mamy już 16 minutę gry, dośrodkowanie z rzutu wolnego i mamy 1-0 dla Dalinu Myślenice. No dość kuriozalny gol, kuriozalna interwencja Michała Lińskiego. Nie był to jakiś bardzo mocny strzał,
głową. Spójrzmy jeszcze raz. Dawid Kałat zdobywcą tego gola. Dośrodkowanie grającego z czternastką Mateusza Kawuli. No i w sobie tylko znany sposób Michał Iliński nie złapał tej piłki. Nie najlepsza interwencja bramkarza Jutrzenki. I 16 minuta, mamy 1-0 dla Dalinu. Piłka jeszcze skozłowała, być może to zmyliło Michała Ilińskiego. O tak czy siak, po 16 minutach gospodarze prowadzili 1-0. I ten mecz układał się po ich myśli, mimo tego, że na początku, tak jak wspominałem, mieli swoje sytuacje goście z Giebutowa. Kolejna akcja gospodarzy. Przed polem karnym był Kałat. Rozrzucona akcja do prawej strony Górecki, ale tam sygnalizacja arbitra liniowego i spalony. To już połowa pierwszej połowy, 23 minuta. Jest Balawender w środku. Tutaj nie reaguje arbiter. Mamy już piłkę w polu karnym. Uderzenie Jakuba wcisło. Tam sygnalizowali gracze Jutrzenki, że być może było zagranie ręką, ale nie przychylił się do tego arbiter. 24 minuta. A w poprzedniej kolejce Jutrzenka uległa Węgrzcance 1-3, mimo że prowadziła. Potem w 47 minucie Michalec dostał czerwoną kartkę i no to znacznie utrudniło rozgrywanie tego meczu, dalszy ciąg tego meczu graczy trenera Powroźnika. Spójrzmy na tą sytuację. Kolejna groźna akcja Dalinu, ale nie udało się podwyższyć prowadzenia. Mamy rzut rożny. Ośrodkowanie. Tam wyskoczyło dwóch, trzech zawodników. Żaden ostatecznie nie osiągnął swojego zamierzonego celu. Piłka wybita, ale jest przy niej numer 10, a więc Jakub Górecki. Górecki otoczony przez trzech rywali, przepycha go tutaj silny fizycznie Tomasz Kawa. No i ostatecznie wywalczył zawodnik Dalinu. Kolejny rzut rożny. Będzie dośrodkował właśnie Jakub Górecki, aktywny w tej pierwszej połowie. Zobaczmy tutaj, czy nie było faulu. Nie ma mowy o przewinieniu. Nawet nie protestowali specjalnie gracze Dalinu. Wybija piłkę Tomasz Kawa, choć wyżej zdecydowanie aniżeli dalej. Ta sytuacja nie kończy się. Dalej zagrożenie pod bramką Michała Ilińskiego. Ten drybnik nieudany rozpocznie od bramki golkiper Jutrzenki. Jesteśmy w 26 minucie. Starali się otrząsnąć po utracie tej kuriozalnej pierwszej bramki gracze trenera Powroźnika. Spójrzmy, Kawa na lewej stronie. Wiemy, że ten zawodnik dysponuje fantastycznym dryblingiem. No ale to uderzenie bardzo, bardzo nieudane. Bardzo niecelne. No i nie udało się doprowadzić do wyrównania. 30 minuta. Rzutka w pole karne. Uderzenie głową jednego z zawodników Dalinu, ale kilka metrów nad bramką. Zobaczmy na tą akcję gospodarzy. Jest piłka w polu karnym. Tam to chyba Górecki, o ile dobrze widziałem, starał się przerzucić sobie piłkę nad rywalem, tak aby mieć okazję ku temu, żeby strzelić w kierunku bramki, bramki Ilińskiego. No ale ostatecznie defensywa Jutrzenki dała sobie radę. Teraz Kawa próbował znowu, był już w polu karnym. No ale to uderzenie tylko w poczną siatkę. Zawodnicy trenera Powroźnika przy piłce. Ale w środku pola dobrze radzili sobie gracze Dalinu. Przejęli teraz piłkę. I akcja już do prawej strony. Górecki uderzył bardzo, bardzo niecelnie. I mamy stały fragment gry dla drużyny gości. Ośrodkowanie niezbyt udane. Nie przeszło pierwszego zawodnika. Ale wciąż przy piłce zawodnicy w czarnych koszulkach. O,
Oj, tutaj bardzo groźnie to wyglądało. We dwójkę poszli na taki piłkarski spaw, jak to się mówi. Zawodnicy obydwu drużyn, ostatecznie nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało. 40 minuta, powoli zbliżamy się do końca pierwszej części gry. Spójrzmy na tą sytuację, tutaj były lekkie kontrowersje. Czy nie należał się rzut karny dla zespołu gospodarzy? Ostatecznie arbiter podjął decyzję, aby jedenastki nie odgwizdać, a z kolei odgwizdał po chwili przewinienie Tomasza Kawy. Ma pretensje były zawodnik Zieleńczanki do sędziego. W końcówce pierwszej części gry chcieli podwyższyć prowadzenie podopieczni trenera Macieja Antkiewicza. Nie najlepsze wybicie Ilińskiego. Górecki do środków, a nie! No i teraz broni Liński to uderzenie głową. No sam też sprokurował nieco tą sytuację. No tak w ekwilibrystyczny sposób, instynktownie Liński obronił ten strzał Szczupakiem. Mogło być 2-0. I na przerwę mogli schodzić gracze trenera Powroźnika już z mocno spuszczonymi głowami. Ale tak się nie stało. Dalin jest przy piłce. Mateusz Kawula. Nieźle to wygląda. Jest okazja i mamy 2-0. 43 minuta. To, co nie udało się przed chwilą, udało się kilkadziesiąt sekund później. Świetne podanie. Zaraz zobaczymy powtórkę tej sytuacji, też dobre wykończenie. Kto ostatecznie wepchnął piłkę do bramki? Michał Górecki, a więc zawodnik grający z numerem 20. Wychodził z bramki Iliński, nie zdołał tutaj zatrzymać tej piłki po tym sprytnym strzale. No i mamy 2-0 dla gospodarzy. Muszą coś poprawić w grze gracze gości, aby tutaj nie podgrzebać swoich szans w tym meczu. A tak jak mówiłem, też jest to ważny mecz w kontekście awansu, bowiem obydwie te drużyny aspirują do właśnie tego celu. Tutaj przewrócony wrócił się zawodnik Dalin. Arbiter jednak uznał, że faulu nie było. Balawender ładnie poradził sobie fizycznie z przeciwnikiem, ale nie, no to podanie nie było najlepsze. Początek drugiej części meczu. No i od początku musieli rzucić się do odrabiania strat gracze Jutrzenki. 51 minuta. Środkowanie z rzutu rożnego. Piłka wyekspediowana za 16 przez defensorów Dalinu. Całkiem nieźle grali w obronie gospodarze. Nie dopuszczali, nie pozwalali tutaj graczom Jutrzenki na zbyt wiele. Świetna teraz interwencja Marka Szuby. W dość dziwny sposób, jedną ręką, w koszykarskim stylu. Ale naprawdę najważniejsze, że to była skuteczna interwencja. Teraz akcja Dalinu tutaj w kierunku Dawida Kałata. Leciała ta piłka, ale ostatecznie jeden z obrońców Jutrzenki przeciął tor lotu tego podania i Kałat nie doszedł do piłki. Gdyby doszedł, to miałby bardzo dobrą sytuację do tego, aby podwyższyć wynik. Spójrzmy, tutaj takie lekkie nieporozumienie. Ma pretensje Marek Szuba do swojego kolegi z drużyny, że ta komunikacja powinna być lepsza, no ale na szczęście oczywiście dla zespołu Dalinu nic tam poważnego się nie stało. Spójrzmy, uderzenie z dystansu po koźle. No, ten strzał mógł tutaj sprawić niespodziankę Markowi Szubie, gdyby leciał gdzieś bliżej w kierunku słupka. No, ale pewnie nie poradził sobie z tym uderzeniem bramkarz Dalinu. Jest na prawej stronie Jakub Wcisło. Ma koło siebie dwóch rywali, ale całkiem dzielnie walczył zawodnik Jutrzenki. Oj, tutaj duży impet. Dobrze, że uniknął to jakiegoś takiego grubszego starcia. Górecki, zdobywca drugiego gola dla Dalinu. Tam chyba z kolei Jakub Górecki był faulowany, ale sędzia stwierdził, że będzie korzyść, puszczając grę. O, teraz zaostrzyła nam się walka na boisku. Nic dziwnego, jest już akcja w polu karnym. To chyba jest dobra okazja, by uderzyć. Tak też się stało. Strzał grającego z numerem 8 Michała Wojtana. Interwencja
Inińskiego tam, o ile dobrze widziałem, nastąpiła. Ale nie poddają się gracze Jutrzenki. Niezłe podanie, ale złamał tutaj linię spalonego. Przekroczył ją w zasadzie gracz Jutrzenki i mieliśmy podniesioną chorągiewkę przez sędziego liniowego. Rozegranie akcji do prawej strony. Dośrodkowanie w pole karne autorstwa Michała Romuzgi, ale pewnie dzisiaj na przedpolu czuł się Marek Szuwa. Te jego wyjścia bardzo pewne i na pewno to pomogło też drużynie Dalinu, aby do tej pory do 66 minuty zachowywać czyste konto. Zobaczmy, mamy zamieszanie w polu karnym. Udaje się oddać strzał zawodnikowi Jutrzenki. Dokładnie był to Damian Danaj, ale tam jeden z zawodników Dalinu ubiegł swojego rywala i wybił piłkę na rzut rożny. Tutaj mamy kapitalną okazję dla Dalinu na podwyższenie wyniku i też chyba, o ile mnie wzrok nie myli, to kolejna dobra interwencja Ilińskiego, który po części odkupia swoje winy za utratę tej pierwszej bramki. Tutaj napomniany żółtą kartką Piotr Powroźnik, a więc trener gości, który był też wpisany do protokołu jako zawodnik. Kolejna dobra interwencja, piątkowanie Marka Szuby. Piłka wyleciała na aut. Mieli coraz to mniej czasu gracze gości na bramkę kontaktową, czy też nawiązanie walki o punkty w tym spotkaniu. Tak jak mówiłem, na zbyt wiele nie pozwalali tutaj gracze Dalinu w defensywie, a starali się kontrować. Tak jak w tej sytuacji mamy sytuację, nie pozwala tutaj wyjść na czystą sytuację sam na sam swojemu przeciwnikowi Michał Romuzga. No i dobrze, asekurował tutaj Michał Iliński. Ostatecznie nic z tej akcji nie wyszło. A tutaj już kolejne uderzenie graczy w biało-zielonych strojach, tym razem zablokowane. Kolejna próba, tym razem Dawida Kałata, ale ten strzał minął o dobre kilkanaście metrów bramkę Ilińskiego. 87 minuta, to już końcówka spotkania. Rzucili wszystko na szale gracze trenera Powroźnika. Spójrzmy, uderzenie głową Tomasza Kawy. No ale ten strzał nie mógł tutaj nic złego Markowi Szubie zrobić. Już ostatnia minuta tego spotkania. Iliński bierze piłkę, aby wznowić grę z 5 metra. Oj, teraz troszeczkę nie zrozumieli się Romuzga i Iliński, no ale tu też taka troszeczkę wizytówka gry Jutrzenki w defensywie w tym spotkaniu, bo błędy no niestety niewybaczalne. 2-0, Dalin pokonuje Jutrzenkę i rewanżuje się za tą kompromitującą porażkę 4-0 z rundy jesiennej. Dziękuję Państwu bardzo. Maciej Szcześniewski, zapraszamy do śledzenia kolejnych transmisji i skrótów na Futbol Małopolska. Dawid Kałat i Michał Górecki, zdobywcami goli. Dziękuję, pozdrawiam.